Witam Państwa w programie Tło Wydarzeń. Dzisiaj porozmawiamy o pomocy społecznej, a to dlatego, że konferencja naukowa na temat nowoczesnych metod pomocy społecznej odbyła się na Politechnice Koszalińskiej i moim i Państwa gościem jest jeden z organizatorów tej konferencji, dr Igor Pogonowski z Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszalińskiej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Wpływ podmiotów publicznych na kształtowanie polityki społecznej państwa. Tak jest pełny tytuł tej konferencji naukowej, która dzisiaj przy ulicy Kwiatkowskiego miała miejsce. Może powiedzmy na początku, czym jest ta nowoczesna pomoc społeczna? Czy to jest tylko i wyłącznie przelew na konto lub gotówka do ręki? Czy dzisiaj już jesteśmy trochę w innych czasach i są różne formy pomocy społecznej? Rzeczywiście ta pomoc społeczna może nam się często kojarzyć z tym, że polega na takim bezpośrednim transferze środków finansowych na rzecz tej osoby potrzebującej. I tak to rzeczywiście wygląda. Niemniej jednak pojawiają się ciągle nowe tutaj formy pomocy społecznej, zmienia się otoczenie, zmieniają się nasze potrzeby, a co za tym idzie, zmienia się również administracja publiczna, która wychodzi tym potrzebom naprzeciw. Coraz częściej mamy do czynienia z pomocą usługową. I tutaj świetnym przykładem działalności jest to, co robi nasz CUS Koszaliński, czyli Centrum Usług Społecznych. Centrum Usług Społecznych, które będąc dzisiaj również gościem na naszej konferencji, mówiło o wielu, wielu działalnościach, których dokonuje. Mhm. I to rzeczywiście nie są tylko, bo mieliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, potem to się przemieniło właśnie w CUS, czyli usług społecznych. To jest już coś innego, szersza jest ta definicja i tam możemy zupełnie o inne starać się pomocy. Dokładnie tak. Szereg tych pomocy jest całkiem spory. Te czynności mogą się wydawać z pozoru prozaiczne. Taka rzecz jak na przykład usługa pielęgnacji paznokci, usługa fryzjerstwa mobilnego, tak? Czy usługa złotej rączki. To są rzeczy, tak jak mówię, z pozoru prozaiczne, ale wynikają z potrzeb ludzkich. Z potrzeb ludzkich, które mieszkańcy Koszalina zgłaszali tutaj do administracji tutaj publicznej, wskazując, że potrzebują w tym temacie pomocy. Oczywiście mówię o osobach starszych, o osobach z niepełnosprawnością również, którzy z różnych względów znaleźli się w trudnej dla nich sytuacji życiowej. Mhm. Wiemy już, że na konferencji byli obecni przedstawiciele CUS-u, którzy mówili o swoich formach pomocy, nowoczesnej pomocy społecznej. I to też było ciekawe, że na tej konferencji naukowej nie byli obecni tylko naukowcy, ale właśnie te osoby, które działają z mieszkańcami na co dzień, przedstawiciele instytucji. Kto jeszcze oprócz CUS-u się pojawił? Tak, ja tak może tylko powiem słowem jeszcze wstępu, że konferencja była organizowana zarówno przez Politechnikę Koszalińską, jak również przez Koszaliński Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który był naszym tutaj współorganizatorem. Współorganizatorem i tak od razu dodam, że w przyszłym roku będzie świętował okrągłą 90-lecie swojego istnienia. Więc myślę, że to warto dodać. Z tego względu oczywiście ZUS. Dalej był również PFRON, było NFZ i byli również przedstawiciele różnych ośrodków naukowych. Mhm. I byli również obecni naukowcy i ci z tytułami i ci jeszcze debiutujący na konferencjach naukowych, bo to młodzi doktoranci. No na pewno ci naukowcy zajmują się badaniem wpływu pomocy społecznej. Czy są już znane jakieś raporty, na przykład jak wpływają te tak zwane transfery społeczne, na przykład te najbardziej znane, czyli 500+, czy już po tych kilku latach działania takich programów, czy wiemy, czy one rzeczywiście przynoszą jakiś skutek, a może trzeba je w jakiś sposób reformować? Tak, rzeczywiście była mowa o programie 500+ i dyskusja na ten temat wywołała wiele tutaj emocji, wiele również kontrowersji. Program Rodzina 500+, który możemy rozpatrywać tak naprawdę z wielu aspektów. Z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia tego, jak wpływa na budżet państwa, z punktu widzenia tego, jak wpływa na budżet gospodarstw domowych, z punktu widzenia dzietności, czy program Rodzina 500+ skłania kogoś do podjęcia decyzji o założeniu lub powiększeniu rodziny. No i z punktu widzenia również takiego społecznego. Więc jak najbardziej to jest program, którym bardzo dużo jest różnych opracowań. Więc
A czy już jakieś wnioski są, wynikają z tych opracowań, czy jednak na razie przyglądamy się bardziej i jeszcze jest za wcześnie na wyciąganie jakichś wniosków, bo to jest może proces 10 czy 20-letni, żeby dopiero móc coś powiedzieć? To zależy. Z punktu widzenia dzietności, to się często o tym mówi, że program 500+ miał wpłynąć na poprawę dzietności. To jest kwestia zbyt złożona, bo kwestie dzietności nie można rozpatrywać tylko w kategorii tego, czy ktoś dostanie 500 zł na dziecko, czy nie. Dzisiaj widzimy, patrzymy na statystyki, które mówią nam, że statystyczna Polka rodzi 1,26 dziecka. O tym nam mówią dzisiaj wyniki. To jest za mało do tego tak zwanego następowania pokoleń. Tak, średnia następowalność pokoleń to jest 2,1. My w 2022 1,26, co jest bardzo niepokojące. Ale żeby patrzeć na to, ile dzisiaj się rodzi dzieci, musimy cofnąć się do tyłu i spojrzeć na demografię. Czy aktualnie dzisiaj zakładają rodziny z tak zwanego wyżu demograficznego, czy niżu? Więc rozpatrywanie programu 500+ przez pryzmat dzietności, no, może być tutaj dosyć problematyczne. Mogę natomiast pokusić się na stwierdzenie, że program Rodzina 500+ ma swoje plusy, bo w moim zdaniem i zdaniem również wielu innych osób przyczynił się on jednak do likwidacji skrajnej biedy. Czyli rzeczywiście ma swoje plusy, ale też jeszcze jakieś tam sprawy do poprawienia. Czy patrząc na tę pomoc społeczną, ci praktycy, jak i teoretycy patrzą również na to, co się dzieje za granicą? Może należy brać doświadczenia z innych państw? Może patrzeć, jak to jest rozwiązywane też w państwach zachodnich? Które pomysły się sprawdziły, które się nie sprawdziły? Tak, żebyśmy my jako Polska, jeszcze dosyć młoda demokracja, nie popełniali na przykład błędów, które gdzieś nam zostały popełnione. Oczywiście patrzymy na to i również to było przedmiotem naszej dzisiejszej konferencji. Mówiliśmy akurat o przykładzie Szwecji. Szwecji, która ma bardzo mocnie rozbudowaną pomoc społeczną, z tym, że wiąże się to również z tym, że są bardzo duże podatki. Więc jako społeczeństwo powinniśmy się zastanowić, czy chcemy iść tym modelem. Rzeczywiście pomoc społeczna jest bardzo rozbudowana i w sposób kompleksowy zajmuje się pomocą osób, które są w różnych trudnych sytuacjach, ale nic nie jest za darmo, proszę Państwa. Wiąże się to z tym, że są większe obciążenia w postaci podatków. No to już jest tutaj problem naszych polityków, którą pójdą drogą. Te badania naukowe, opracowania, książki na tematy związane z pomocą społeczną również powstają na Wydziale Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Także mamy fachowców i naukowców z tego zakresu. Jasne, stąd też wynika nasza konferencja. My jako Politechnika Koszalińska nie zamykamy się na takie tematy. Tematy społeczne są bardzo ważne, więc jak najbardziej i z tego organizujemy konferencje, debaty, również wydajemy różne publikacje i opracowania. Też zauważyłem w programie tej konferencji, że doktoranci młodzi, którzy dopiero co jeszcze rok temu bronili pracę magisterską, dzisiaj już mają okazję występować przed taką poważną publicznością, wygłaszając poważne referaty, bo już są w szkole doktorskiej. To często dla nich takie pierwsze chyba przeżycie. Tak, dokładnie jest tak, jak pan mówi, panie redaktorze. W ogóle w naszej konferencji jeden cały panel był podporządkowany tym wystąpieniom, często debiutom młodych naukowców, którzy mieli okazję, no niekiedy po raz pierwszy, publicznie zaprezentować wyniki własnych badań. Właśnie również w tematyce pomocy społecznej. Czy podobne konferencje naukowe będą w przyszłości, czy już wiadomo też kiedy i jakie tutaj organizowane przez wasz wydział, waszą katedrę nauk ekonomicznych, może też na podobne tematy? Trudno mi teraz powiedzieć, czy konkretną datę, kiedy będziemy organizować konferencję o podobnej tematyce, ale już dzisiaj mogę zaprosić Państwa na 7-8 grudnia na konferencję Mikrofirma, która będzie organizowana akurat przez Wydział Nauk Ekonomicznych, przez Katedrę Finansów w Mielnie. Także zapraszam, będzie to konferencja międzynarodowa. I tu od razu uprzedzę, Politechnika Koszalińska jest uczelnią otwartą. Otwieramy się na całe tutaj otoczenie społeczno-gospodarcze, więc wszyscy są mile widziani. Praktycy
I teoretycy dzisiaj spotkali się przy ulicy Kwiatkowskiego w kampusie Politechniki Koszalińskiej i rozmawiali o nowoczesnych metodach pomocy społecznej. I moim i Państwa gościem w tle wydarzeń był jeden z organizatorów tego spotkania, dr Igor Pogonowski z Wydziału Nauk Ekonomicznych Politechniki Koszalińskiej. Dziękuję bardzo za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze.